Szukasz czegoś? Moi przyjaciele niedawno zaginęli. Poszli za stadem behemotów i nie wracają. Tylko wytrawni myśliwi polują na te maszyny. Dadzą sobie radę? To nie o nich się martwię. Potrzebujemy specjalnych kabli z behemotów, aby użyć armat. Jeśli zgubią to stado, Petra da mi popalić. Nie powinienem się zgadzać na zamianę. Na co się zgodziłeś? Ja i Belladża mieliśmy zdobyć kable behemotów z tego stada. Ale Jorgris i Belladża są sobie przeznaczeni. Jak młot i kowadło. Tylko tego nie rozumiem. Więc zgodziłem się z nimi zamienić, żeby... Wiesz, poszło trochę szybciej. Nie zastanawiała się czemu? To był jej pomysł. I chyba trochę przesadziła. Jak się będą dalej tak obściskiwać, to przegapią stado, a ja oberwę. Kiedy ich widziałeś? Zanim wyruszyli tutaj. A jak szli, to bez przerwy się kłócili. O co się spierali? O to, jak podejść stado. Jorgris świetnie strzela z łuku, ale zabłądziłby we własnym domu. A co ja narobiłem? Może wyjaśnij to Petrze. Jeśli sama chcesz jej to powiedzieć, proszę. Może wyżyje się na tobie i zmęczy, zanim zabierze się do mnie. Sam ruszyłbym ich poszukać, ale skoro Jorgris poszedł za mnie, muszę pełnić warty za niego. Mogłabym ich poszukać. Dokąd poszli? Szukali stada w pobliżu łuku na północnym zachodzie. Mam nadzieję, że się nie zgubili. Bez ich pomocy nie będziemy mogli strzelać z naszych dział. Jeśli przez to przegramy, sam rzucę się w ten ogień. Mam nadzieję, że nie będziesz musiał. Zrobię, co się da. Zawsze bladziutka. Po paru chwilach w kuźni od razu byś nabrała rumieńców. Nie potrzebuję kuźni. Wystarczy wypad w dzicz. Co ci tam płonie tym razem? Zajmę się tym. Na pewno dasz radę, ale jeśli to w Wolnogórze, muszę o tym wiedzieć. Dwoje poszło za stadem. Zaginęli. Nie mieli jak. Kilów znajdzie igłę w hałdzie złomu. No chyba, że poszedł... A to bezmyślny odlewnik. Co zrobił? Zamienił się z Jorgrisem. Na ogień i ślinę! Co zamierzasz z tym zrobić? Strata czasu Kilufa i moja. Jorgris i Belladia nie potrzebowali zachęt. Są sobie przeznaczeni. Zupełnie jak w kuźni. Pracę wykonuje ciężar młota, a nie ramię. Nie myślałam, że Kiluf jest taki czuły. Nie jesteś zła? Ach, to jeszcze nie koniec. Ale jednego się nauczyłam. Na niektóre rzeczy nie mamy wpływu. Po co ci kable behemotów z tego stada? Te kable to najlepsze zapalniki do naszych armat. Ale i tak szybko się zużywają i wciąż potrzeba nowych. Nasza broń daje siłę i wolność. Bez niej jesteśmy łupem dla bandytów i maszyn. Można je kupić. Część surowców zbieramy sami. Inaczej stracimy niezależność. A na to nie możemy sobie pozwolić. Poprosiłeś mnie o pomoc. Za co jestem ci wdzięczna. Skąd ten cały pośpiech? Kiedy stado dojdzie do kotła, będzie poza zasięgiem, a na następne będziemy długo czekać. Potrzebujemy tych kabli i to natychmiast. Jak znajdziesz tę dwójkę, zaopiekuj się nimi, proszę. A jak przy okazji przyniesiesz kable behemotów, tym lepiej. Uważaj, bo ci wejdzie w nawyk.
topniejący śnieg kompletnie mnie przemoczył. Doprowadziłem nas tutaj. Kłócący się Łaziliśmy w kółko całymi godzinami. Bo nie mogę. Ktoś nadchodzi. Wy jesteście Jor Gris i Beladża? Kejlów mnie po was wysłał. Tak? To Petra już wie, że zgubiliśmy stado. Nie, ja je zgubiłem. Wszystko jedno, kto. To może wyśledzę je dla was. Nie pozwolę na to. To był mój obowiązek, nie twój. Ani jego. Widzieliśmy 3 behemoty i całe statko krabołazów. W pojedynkę będzie trudno. Dobra. Gdzie było to stado? Na tej grani pójdziemy za tobą. Czekaj! Weź te strzały, przydadzą się. Dzięki. Chodźmy. Widzisz? Ona wie, dokąd iść. Takie to łatwe. Sama to zrób. Znalazłam ślady. Tędy. Na polowaniu, co? Dałaś jej ogniste strzały, czy zwykłe? Myślałem, że wolisz... Na ogień i ślinę, Dżurgry! Zaraz splunę okiem. Pyta, bo mu się podobasz. Zgubił stado, żeby pobić trochę z tobą. A Dżorgris jest tu zamiast Kejlufa, bo ty chciałaś pobić trochę z nim. A teraz chodźmy po stado! Gotowi? Przykro mi, że psuję zabawę. Thank you.
za wolno. Nie wiedziałam. Myślałam, że kwestionujesz to, co robię. Że muszę się bronić. Nigdy w życiu. Po prostu chciałem. Lubię twój głos, nawet jak wrzeszczysz. Przepraszam. To wypytywanie mi nie przeszkadza. Jest nawet urocze. Tylko nie na łowach.
Ustaliliśmy w końcu, Beladża i ja, że będziemy razem. Jestem szczęśliwa, wciąż się uśmiecham, chociaż teraz trochę mi też głupio. Zwykle bywam bardziej bezpośrednia. Dzięki, że z nami wytrzymałaś. Czy mamy zanieść te kable Petrze, czy wolisz zrobić to sama? Wiecie, wy zabierzcie je do Petry. Chętnie. Będziemy się lepiej bawić w drodze powrotnej. Dziękujemy ci. No i nie czekaj.